Jestem Karol. Mam 17 lat. W mojej szkole jestem pośmiewiskiem. O, idzie gruby. Siema, gruby, chcesz batona? Chcę. Nie dla psa. Patrzcie, o tym właśnie mówiłem. O, siema, gruby! Co jest? Dobrze. Co tam? No weźcie. No siema, tu ściochu, a ty co, znowu jesz? Daj mi spokój. Ej, co się stało? Nie, szkoda gadać. To chodź na dół, porozmawiamy. No dobra. No co, no cały czas się ze mnie śmieją, że jestem gruby. Zostawcie go! No i cały czas to samo. Walnij mu. Siema, prosiaczku. Ej, zobaczcie, kto idzie. O, gruby, znów coś je. Już jestem, mamo. Proszę, synku. Dzięki, mamo, ale nie będę tego jadł. Czemu? Bo nie jestem głodny. Mam dość. Hej, uczyłaś się na sprawie matmy? O kurde, zapomniałam, a ty? Wiecie może, co się dzieje z Karolem? Nie widziałem go od 3 dni, martwię się. Nie widziałyśmy, nie mam pojęcia. Słuchajcie, muszę wam przekazać dzisiaj przykrą wiadomość. Nie wiem, jak to zrobić. Nie jest mi też łatwo z tym, co się stało. No, ale prawda jest taka, że Karol od nas odszedł. Ale jak to odszedł? No, nie zobaczycie go już więcej.